Dzień dobry, nazywam się Bartosz Duszyński i jestem pracownikiem Działu Edukacji w Żydowskim Muzeum Galicja. Witam Państwa na drugiej części naszego prowadzenia, wirtualnego prowadzenia po wystawie Śladami Pamięci. Dzisiaj w sekcji drugiej spojrzenie na żydowską przeszłość Galicji, na rozwój żydowskiej kultury, religii, nauki. Nasza opowieść przede wszystkim będzie dotyczyła ogromnego zróżnicowania, jakie towarzyszyło ludności żydowskiej, społeczności żydowskiej od końca tak naprawdę XVIII wieku, kiedy nie możemy już mówić tylko o monolicie, jeśli chodzi o galicyjskich Żydów i polskich Żydów. Następowały podziały zarówno na gruncie społecznym, religijnym, jak i kulturalnym. Naszą opowieść zaczynamy od Leska, gdzie w krajobrazie dominuje między innymi ta murowana wysoka bożnica pochodząca z XVIII wieku. Dlaczego jest ona taka wyjątkowa? Mamy oczywiście w miastach, wsiach, miasteczkach galicyjskich wiele budynków synagog, które pozostały po dziś dzień w lepszym bądź gorszym stanie. Jednak, jak wspomniałem, nasza opowieść będzie dotyczyła przede wszystkim zróżnicowania społeczności żydowskich na terenie Galicji. Lesko, czyli gmina miejska, dosyć majętna, jak w porównaniu do innych gmin żydowskich, a ta murowana bożnica świadczy o tym, że była ona również zwarta, duża, nierozproszona jak gminy wiejskie. A dlaczego była tak wyjątkowa? Z tego względu, że jest dowodem po pierwsze na swoistą majętność, bogactwo gminy żydowskiej w Lesku, jak również na jej liczbę, to była duża gmina żydowska, a również jest dowodem na to, że to nie tylko kościół czy budynki chrześcijańskie dominowały w krajobrazie miasta, ale zdarzało się również, że były to potężne, murowane, wysokie synagogi. Zupełnie inny obraz widzimy w niewielkiej miejscowości Wiśniowa, gdzie budynek synagogi to drewniana chata nie odróżniająca się zbytnio od innych zabudowań wiejskich. Drewniane synagogi były nieodłącznym elementem krajobrazu nie tylko Galicji, ale Polski, zwłaszcza w części wschodniej i na Kresach. Były ich tysiące. W czasie II wojny światowej jako pierwsze padały ofiarą armii niemieckiej, kiedy były po prostu doszczętnie grabione, niszczone, ale najczęściej palone z całym dobytkiem. Synagoga w Wiśniowej charakteryzuje się prostotą z zewnątrz, jednakże w środku dominowały bogate kolory, bogate zdobienia, często o tematyce mistycznej. Doskonałym przykładem tego jest zrekonstruowana synagoga z Gwoźdźca, którą mają Państwo okazję i przyjemność obejrzeć w Muzeum Żydów Polskich POLIN. Gwoździec to tereny wschodniej Galicji, dziś Ukraina. Wiśniowa w Polsce to jeden z ostatnich przykładów drewnianych synagog na ziemiach polskich. Możemy te przykłady policzyć właściwie na palcach jednej ręki. To jednak również też jest różnica, ponieważ synagoga ta była dużo bardziej skromna niż ta, którą widzieli Państwo w Lesku. Pochodzi ona z XX wieku, ale charakteryzuje się tutaj, już tutaj możemy zauważyć różnicę w samej budowie i charakterystyce społeczności żydowskiej. Tutaj była to społeczność dużo biedniejsza, wiejska. To była również społeczność rozproszona, dominowała tutaj ludność chrześcijańska, nie tak jak na przykład właśnie w Lesku. A więc pierwsze różnice, które możemy tutaj zauważyć, to różnice między zamożnością i wielkością pomiędzy gminami miejskimi i gminami wiejskimi. Przejdźmy teraz do zróżnicowania na tle religijnym. W łonie judaizmu od końca XVIII wieku zaczęły się bardzo poważne zmiany. Do XVIII wieku w Galicji dominowała przede wszystkim ortodoksja. To był judaizm tradycyjny, to był judaizm przede wszystkim to było to najbardziej tradycyjne podejście do życia i do religii. Symbolem tego jest przede wszystkim synagoga Remu.
Jest to najstarsza synagoga na ziemiach polskich, po dziś dzień używana w celach religijnych. Mamy oczywiście starszą synagogę, nawet w Krakowie synagogę starą, jednak pełni ona w tym momencie funkcję muzeum historycznego. Synagoga Remu jest od XVI wieku używana do celów religijnych. Odbywają się tam wszystkie najważniejsze nabożeństwa, najważniejsze święta żydowskie i w każdy szabat. Oczywiście tutaj musimy zaznaczyć, że w czasie zagłady, w czasie II wojny światowej synagoga była zamknięta, przejęta na potrzeby armii niemieckiej. Synagoga Remu jest niezwykle ważna nie tylko dla galicyjskich, czy polskich, czy krakowskich Żydów. Jest znana dzięki postaci Mojżesza i Zerlesa. On zwany jest właśnie Remu bądź Rema. Ten krakowski rabin dokonał kodyfikacji prawa religijnego, prawa żydowskiego na potrzeby Żydów aszkenazyjskich. Spisał on komentarz zwany Mapa do znanego na całym świecie komentarza Szulchan Aruch, zbioru prawa religijnego. Na jego nagrobku możemy odczytać inskrypcję. Od czasów Mojżesza, prawodawcy i patriarchy, do czasów Mojżesza i Zerlesa na ziemi nie pojawił się żaden inny taki Mojżesz. Wstawianie w jednym szeregu Mojżesza i Zerlesa z biblijnym Mojżeszem świadczy o jego wielkiej roli w tradycji i kulturze Żydów. Wspomniałem o podziałach w łonie judaizmu. Jeśli do końca XVIII wieku możemy mówić jeszcze o monolicie wśród społeczności żydowskiej dotyczącej przede wszystkim podejścia do religii, do życia, do spraw doczesnych, o tyle pod koniec XVIII wieku pojawił się nurt we wschodniej Galicji zwany hasydyzmem. Hasydyzm to nurt bardzo mistyczny, to była również odpowiedź na tą skostniałą ideę ortodoksji żydowskiej. Hasydyzm bardzo szybko rozprzestrzenił się na terenach Galicji, generalnie Europy Środkowo-Wschodniej. Te echa hasydyzmu są widoczne po dziś dzień również na Słowacji, w Rumunii, na Węgrzech i oczywiście na Ukrainie. Doprowadziło to do pierwszych groźnych podziałów, jak wspomniałem, w tym monolicie wśród społeczności żydowskiej. Mianowicie po pierwsze, sam hasydyzm nie był jednolity. Toczyły się swego rodzaju przepychanki, wojny. Jeden dwór hasycki rzucał klątwy na drugi dwór hasycki. Okładano siebie rytualnymi klątwami, pisano paszkwile, pisano niepochlebne listy. Ale również była to walka między właśnie o rząd dusz, tak moglibyśmy powiedzieć, między ortodoksją a hasydyzmem. Hasydyzm wyróżniał się, tak jak wspomniałem, przede wszystkim dużą dozą mistycyzmu i był widoczny przede wszystkim w małych miejscowościach. Tak jak tutaj na tym zdjęciu widzimy cmentarz hasydów w niewielkiej miejscowości Bobowa. Inne znane z terenów Galicji ośrodki hasydyzmu to przede wszystkim Leżajsk i Nowy Sącz. Co ciekawe, po dziś dzień echa galicyjskiego hasydyzmu są widoczne przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, jak i w Izraelu. Wyznawcy, zwolennicy nauk i filozofii cadyka, choćby właśnie z Bobowej, Chaima Halberstama, będą widysz do tej pory nazywać siebie Bobower. Będzie to duża grupa pod nazwą Bobower, co oznacza po prostu właśnie zwolenników tego właśnie cadyka pochodzącego z Bobowej. Mamy również do tej pory widoczną choćby grupę Sans, która pochodzi z Nowego Sącza, a sięgając dalej już poza Galicję, takim polskim silnym nurtem hasydyzmu do tej pory jest jeszcze Ger, pochodzący z Góry Kalwarii. Kolejnym nurtem, który pojawił się w łonie judaizmu i który rozpowszechnił się przede wszystkim w ośrodkach miejskich Galicji, przede wszystkim w Krakowie, był judaizm reformowany bądź zwany również judaizmem postępowym.
Była to swoista rewolucja, zarówno jeśli chodzi o życie religijne, jak i życie społeczne. Pojawił się on pod koniec XIX wieku, przybył on, ten nurt narodził się przede wszystkim w Niemczech. Przede wszystkim, jeśli chodzi o zmiany w liturgii, dotyczyły one między innymi używania języków narodowych. To nie był już tylko i wyłącznie święty język hebrajski używany w synagogach ortodoksyjnych, albo pojawiła się zakazana w synagogach ortodoksyjnych muzyka. Czasami w synagogach postępowych były organy, były słyszalny również śpiew chóru. Na gruncie społecznym była to jeszcze większa rewolucja. Dotyczyła ona przede wszystkim kwestii asymilacji. Dotyczyła kwestii uobywatelnienia społeczności żydowskiej, ale również znowu tutaj kwestia języka. Żydzi chcieli zacząć być uważani przede wszystkim za obywateli swoich krajów, wobec czego nastąpiła pewna swego rodzaju różnica. To nie byli już tylko Żydzi mieszkający w Polsce, czy Żydzi mieszkający w Niemczech, czy we Francji, to byli również Polacy, Niemcy czy Francuzi żydowskiego pochodzenia. Używali oni czy to języka niemieckiego, jeśli chodzi o Kraków czy Galicję, język niemiecki był uważany za język elit, czy później języka polskiego. Jeśli chodzi o kwestię asymilacji, dotyczyła ona przede wszystkim życia społecznego. Sami reformatorzy podkreślali, że należy opuścić mentalne getto, to zamknięte dzielnice żydowskie i wyjść do reszty społeczeństwa. Edukacja również świecka. Tak zwany marsz na rynek. Żydzi zaczynają w Krakowie osiedlać się nie tylko już na Kazimierzu, ale również zajmują ulicę Dietla, ulicę Grodzką, zakupują nieruchomości, otwierają swoje biznesy. Żydzi to nie już tylko rabini, czy drobni rzemieślnicy, czy handlarze, ale to również akademicy, to również adwokaci, lekarze, właściciele hoteli bądź przedsiębiorstw produkcyjnych. Wspomniałem już o podziałach w łonie judaizmu. Mieliśmy judaizm ortodoksyjny, tradycyjny, mieliśmy hasydyzm, mieliśmy judaizm postępowy, judaizm reformowany. Teraz chciałbym skupić się na przekroju społecznym społeczności żydowskiej. Może czasami nam się wydawać, że ta społeczność właśnie żyła w takich zamkniętych dzielnicach żydowskich, jak właśnie Kazimierz Krakowski, że ta społeczność nie była widoczna na zewnątrz, że skupiali się przede wszystkim na modlitwach i kultywowaniu swoich tradycji i religii. Tymczasem przykłady, które właśnie chciałbym Państwu przedstawić, świadczą o tym, że Żydzi byli doskonale widoczni w społeczeństwie polskim. W Bochni mamy kwaterę żołnierzy żydowskich z czasów I wojny światowej z armii austriackiej. Żydzi walczyli w trzech armiach zaborców. Natomiast już w niepodległej Polsce, w międzywojennej Polsce, służba w polskiej armii świadczyła raz o właśnie głębokiej asymilacji społeczności żydowskiej, przynajmniej jeśli chodzi o tych ochotników do armii polskiej, ale to świadczy również o tym, że Żydzi traktowali Polskę jako swój kraj, który należało bronić, chronić przed agresją. W 1939 roku około 10% żołnierzy w armii polskiej stanowili Żydzi, było to około 100 tysięcy żołnierzy. Był naczelny rabin armii polskiej. Żydzi walczyli zarówno na froncie zachodnim i wschodnim w 1939 roku. Ich nazwiska występują na listach ofiar zarówno obozów koncentracyjnych czy obozów jenieckich, ale również na przykład na cmentarzach wojennych w Katyniu, Ostaszkowie czy Miednoje. Kolejną grupą, którą chciałbym przedstawić, są żydowscy artyści, malarze, rzeźbiarze, poeci, pisarze, muzycy, kompozytorzy, filmowcy.
Jednym z takich przykładów jest postać Maurycego Gottlieba, malarza pochodzenia żydowskiego, który sam uważał się właśnie za polskiego artystę, polskiego malarza pochodzenia żydowskiego, pomimo że wśród swojej twórczości przede wszystkim skupiał się na swoich obrazach, uwieczniał sceny związane z judaizmem, ze świętami żydowskimi. Zmarł bardzo młodo, zaledwie w wieku 23 lat. Jednak, co jest wyjątkowe, to również jego nagrobek. Inskrypcja na jego nagrobku, który odbiega swoim kształtem również od tradycyjnego kształtu macewy, nagrobka żydowskiego, inskrypcja jest w języku polskim, co świadczy o głębokiej asymilacji i właśnie tego malarza. Inną postacią, może bardziej współczesną, jest postać Jana Marcina Szancera. Wystawę poświęconą jego twórczości możemy obecnie zwiedzać w Żydowskim Muzeum Galicja. Jest to wystawa skierowana zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Całe pokolenia Polaków wychowały się na książkach, przede wszystkim na utworach Brzechwy czy Tuwima, z którymi się znał, przyjaźnił, współpracował. Ale mało kto może kojarzyć, że był to polsko-żydowski artysta. Kolejną postacią, o której chciałbym wspomnieć, był Izrael Mandelbaum, burmistrz miasta Trzebinia. Jego nazwisko widzimy na jednej z tabliczek na Wzgórzu Wawelskim. Te tabliczki przybliżają nam osoby, instytucje i postaci fundatorów, donatorów na rzecz odrestaurowania tego polskiego panteonu, jakim było Wzgórze Wawelskie, katedra i zamek na Wawelu. Zwracam Państwa uwagę, oprócz tego, że również Żydzi dbali o narodowe polskie dziedzictwo, to również na fakt, że był on burmistrzem miasta Trzebinia. Miasto Trzebinia, gdzie w różnych okresach, ale mniej więcej zwłaszcza od XVIII wieku dominowała ludność żydowska, było to około 60-70% ludności, to również angażowanie się w życie polityczne polskich Żydów. W Polsce międzywojennej mieliśmy szeroki wachlarz żydowskich partii politycznych. Partie religijne i partie świeckie, partie syjonistyczne i antysyjonistyczne, partie lewicowe i partie prawicowe. To pokazuje, że to życie żydowskie w Polsce, zwłaszcza w Polsce międzywojennej, było bardzo zróżnicowane. Żydzi to nie tylko rabini, a jeśli rabini i myśliciele i ideolodzy, to w którym obrządku, w którym odłamie judaizmu, czy w ortodoksji, czy w hasydyzmie, czy w judaizmie reformowanym, ale to także żołnierze, artyści, politycy. To pokazuje tylko w takim wąskim wycinku ogromny zakres obecności polskich Żydów, galicyjskich Żydów w polskim społeczeństwie. Tak jak wspomniałem, często dominuje pogląd, że Żydzi żyli gdzieś obok, że przez swoją inną religię, inne zwyczaje, inną kulturę, a również inny język, o którym jeszcze za chwilkę wspomnę, żyli gdzieś z dala od polskiego społeczeństwa. Tymczasem polscy Żydzi, galicyjscy Żydzi żyli wśród polskiego społeczeństwa i o tym należy pamiętać. Wspomniałem Państwu już wcześniej o zjawisku asymilacji. Dotyczyło ono mniej więcej około 20% polskich Żydów, gdzie przede wszystkim posługiwano się językiem polskim, co ułatwiało przede wszystkim pełnienie ważnych ówcześnie funkcji społecznych. Byli to, jak wspomniałem, lekarze, adwokaci, właściciele fabryk, choć nie zawsze. Na zdjęciu widzimy budynek z Nowego Sącza, bogato zdobiony, kamienicę Szaloma Tencera, który posługiwał się językiem jidysz, był handlarzem mąką i stał na czele ówczesnej gminy żydowskiej. To rozwarstwienie społeczne, dotyczące przede wszystkim stanu posiadania, było jednak aż nadto widoczne. Po pierwsze, dużo biedniejsze były gminy wiejskie, społeczeństwo żyjące w małych ośrodkach. Były to społeczności dużo biedniejsze, dominował tam język jidysz. Poziom asymilacji i poziom kontaktów między chrześcijańskimi sąsiadami był również mniejszy. Chciałbym Państwa uwagę zwrócić również jeszcze na te dwa
zdjęcia. O ile zdjęcie na górze może być dla Państwa doskonale znane, przedstawia jedno z najsłynniejszych podwórek krakowskiego Kazimierza, uwiecznionego na wielu fotografiach, wielu filmach. Najsłynniejszym z nich była oczywiście Lista Schindlera Stevena Spielberga, ale jeszcze bardziej chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to zdjęcie na dole. Pokazuje ono, jak Kazimierz wyglądał naprawdę, jak Kazimierz wyglądał w czasie międzywojnia, ale również tuż po II wojnie światowej. Była to biedna dzielnica głównie, warunki życia były cięższe niż w innych częściach. Była to po prostu biedna dzielnica, często przeludniona, gdzie dominował, jak wspomniałem, również język jidysz, gdzie życie toczyło się od szabatu do szabatu, gdzie pomimo tych różnic w łonie judaizmu, przywiązanie do tradycji żydowskiej, do kalendarza żydowskiego i do roli, jaką pełni rabin, było niezwykle duże. Ten bogaty rozwój życia żydowskiego w Galicji, naznaczony takim zróżnicowaniem, co świadczy o tym, że to życie tętniło tak naprawdę, że było widoczne. Mieliśmy zróżnicowanie w łonie judaizmu, mieliśmy zróżnicowanie na tle społecznym, kulturowym, językowym. Naznaczone było jednak również tragicznymi, smutnymi momentami dotyczącymi czy to zamieszek antyżydowskich, bądź pogromów. O jednym z takich wydarzeń przypomina macewa umieszczona na cmentarzu Remu, która upamiętnia właśnie ofiary zamieszek antyżydowskich z roku 1637, kiedy grupa krakowian przymusowo chciała ochrzcić grupę Żydów. Ci, którzy odmówili, byli utopieni w Wiśle. Nie inaczej było w czasach współczesnych, w Polsce międzywojennej, kiedy dominował przede wszystkim antysemityzm gospodarczy, zdarzały się również pogromy, a do annałów historii przeszły niesławne getta ławkowe i zasada numerus clausus. Pomimo tych tragicznych momentów we wspólnej polsko-żydowskiej historii, ta koegzystencja i to wspólne życie trwało. Polacy i Żydzi, pomimo różnic religijnych i kulturowych, a również językowych, często tworzyli oddzielne społeczności. Małżeństwa mieszane należały do rzadkości, jak również konwersja, czy to na judaizm, czy na chrześcijaństwo. Oczywiście zdarzały się takie przypadki, jednak, jak wspomniałem, należały do wyjątków. Jednakże prawie 1000 lat wspólnej polsko-żydowskiej historii nie mogło przekreślić dalszego rozwoju tego wspólnego życia obok siebie i wśród danej społeczności. Dowodem tego może być między innymi cmentarz w Lubaczowie. Na pierwszym planie widzimy tradycyjne żydowskie nagrobki, macewy z inskrypcjami w języku hebrajskim. Jednak tuż za ogrodzeniem widzimy już krzyże i cmentarz katolicki. Świadczy to o tym, bardzo ładne tutaj mamy porównanie, że Polacy, polscy chrześcijanie i polscy Żydzi byli sąsiadami zarówno za życia, jak i po śmierci. A jedną z takich spuścizn, zwłaszcza z Polski międzywojennej, wspomniałem o tych różnicach językowych, jest to, że po dziś dzień w języku polskim używamy jidyszyzmów również, które dosyć często uważamy za polskie słowa. Geszeft, frajda, bachor, siksa, cymes czy rejwach to jedne z przykładów właśnie tego, że również z języka jidysz, języka żydowskiego, polski język przejął niektóre słowa. Przedwojenna Galicja, jak i przedwojenna Polska i przedwojenne życie żydowskie w Polsce i w Galicji było ogromnie zróżnicowane. Z drugiej strony był ciągły rozwój tego życia. Powstawały jidyszowe teatry, powstawały jidyszowe filmy, powstawały jidyszowe i żydowskie czasopisma, nie tylko polityczne, również społeczne, również religijne. Ten gwałtowny rozwój życia żydowskiego
przerwała II wojna światowa i czas zagłady, czas Holokaustu. O tym w kolejnym odcinku opowie moja koleżanka Anna Wenzel. A ja bardzo Państwu serdecznie dziękuję za to spojrzenie w żydowską przeszłość Galicji. Rozpoczynając spacer po tarnowskim, żydowskim miasteczku, musimy powiedzieć, że osadnictwo społeczności żydowskiej w naszym mieście, w Tarnowie, odbyło się w XV wieku. Tutaj pierwsze rodziny przybyły i tutaj właśnie osiedliły się. Oczywiście nie mogły te rodziny zamieszkiwać w obrębach murów, natomiast poza obrębami murów w wieku XVI tutaj pierwsze rodziny zamieszkały. Oczywiście wiek XVIII to jest ten wiek, gdzie Żydzi mogli już mieszkać na terenie miasta, aczkolwiek tutaj na ulicy Wekslarskiej, żydowskiej, zaczyna się historia społeczności żydowskiej, tego magicznego świata. Oczywiście tutaj były małe sklepiki, tutaj odbywał się handel różnymi towarami. Oczywiście te budynki nie mają swojego podwórza, są zbite. Oczywiście ulica Wekslarska wzięła nazwę od rodziny, która była zamożną rodziną w Tarnowie, która była dobroczynną rodziną, która pomagała społeczności żydowskiej. Przechodzimy właśnie na ulicę Żydowską, gdzie możemy właśnie zobaczyć taką małą, wąską uliczkę, gdzie budowle są zwarte. Tutaj w wieku XV-XVI rozpoczyna się historia społeczności żydowskiej w Tarnowie. Proszę zobaczyć, tutaj jest jedno z drzwi okuć metalowych, gdzie najprawdopodobniej jest to oryginalne odrzwia, gdzie za nimi na pewno był sklep jakiegoś człowieka, który handlował na przykład, nie wiem, powrozami czy różnymi innymi artykułami, które wytwarzano, bo tutaj były małe manufaktury, z których wytwarzano dobra i sprzedawano. Oczywiście tutaj na tej ulicy również są ślady pozostałości właśnie po tym świecie, którego już nie ma. Kontynuując nasz spacer, idziemy właśnie teraz ulicą Żydowską. Dochodzimy do rynku, gdzie w XVIII wieku społeczność żydowska zaczyna funkcjonować. Wiemy, że po wielkich pożarach, klęskach miasto podupadło i to był jedyny z motywów, gdzie właściciele miasta decydują się na to, by społeczność żydowska wyszła z tych dwóch ulic poza miastem, czyli z ulicy Żydowskiej i Wekslarskiej, i żeby społeczność żydowska mogła zakupić domy w obrębie miasta. Jesteśmy w tym momencie na Tarnowskim Rynku. Myślę, że w przestrzeni naszego spaceru, jeśli się dobrze rozglądniemy, znajdziemy w odrzwiach kawał historii. Na futrynach niektórych domów jeszcze możemy znaleźć ślad po mezuzie. Mezuza jest to przedmiot religijny, gdzie służy on do tego, by każdy z domowników mógł dotknąć tej mezuzy. W środku ma zwój pergaminu, modlitwę, która mówi o tym, że dom jest ciepłym, rodzinnym,
i że jest to błogosławieństwo danego domu. Oczywiście w drzwiach tutaj muzeum jest ślad po mezuzie. Oczywiście idąc dalej płytą chodnikową rynku tarnowskiego zbliżamy się do miejsca, gdzie stoi ostatni z symboli historii Żydów tarnowskich. Oczywiście w każdym mieście są domy modlitewne, bużnice, sztible. W Tarnowie ich było około 40. Idziemy w tym momencie zobaczyć pozostałość po właśnie kulcie religijnym społeczności żydowskiej. Proszę Państwa, jesteśmy nieopodal Placu Rybnego. Tutaj mieści się synagoga, jedna z dwóch synagog. Ta jest nazwana synagogą starą, z wieku XVII. Była to jedna z większych synagog w Tarnowie. Tutaj cała społeczność żydowska, religijna, nieortodoksyjna spotykała się w piątek. Modlono się tutaj i na co dzień też odbywały się modlitwy. Oczywiście pozostała część synagogi Bima, tutaj właśnie na tym podwyższeniu interpretowano, czytano zwoje Tory. Oczywiście tutaj też jest taka historia, że jak Niemcy palili synagogi, domy modlitewne w Tarnowie, nie mogli sobie poradzić właśnie z Bimą, wysadzano ją nawet tutaj, różne zabiegi czyniono, by zburzyć doszczętnie ostatni ślad po społeczności żydowskiej. Oczywiście cud, bo ona się przechowała. Jak Państwo widzicie, na górze jest dach umieszczony, który zabezpiecza Bimę przed degradacją. Oczywiście tutaj pamiątkowy jest tablica, która mówi o zniszczeniu tej Bimy 11 listopada 1939 roku. My wiemy, że była to pierwsza rocznica śmierci niemieckiego dyplomaty zastrzelonego przez Herschela Grimmspana. Oczywiście tu trzeba też powiedzieć, że Tarnów był takim miejscem troszkę pokrzywdzonym, ponieważ jak Państwo wiecie, Hans Frank uważał, że Kraków jest typowo niemieckim miastem. On uważał, że Kraków nie może być zniszczony, aczkolwiek takim wielkim doświadczonym może być Tarnów. No i oczywiście w listopadzie płonęły synagogi w Tarnowie. Oczywiście zniszczono również tą jedną z dwóch synagog, czyli starą synagogę, która mieści się nieopodal Placu Rybnego. Jesteśmy na ulicy Lwowskiej. Z biegiem czasu, jak doszło do ostatecznej decyzji co do zagłady społeczności żydowskiej okupowanej w Polsce, to też w Tarnowie obszar getta zmniejszył się diametralnie i tutaj największe skupisko społeczności żydowskiej było. Natomiast jako ciekawostka, jesteśmy na ulicy Lwowskiej numer 4. Tutaj pan Szonker w książce Roty Daniela napisał, że właśnie mieszkał pod tym numerem. Zresztą brama, która jest tutaj za mną, ma taki symbol menory. I tutaj właśnie okazało się, że to pewnie była granica getta. Natomiast w jednym z tych budynków pan Szonker mieszkał i nawet tutaj, w tym miejscu, przeżył pierwszą miłość. Oczywiście jego koleżanka z Przemyśla nie przeżyła czasu Holokaustu.
Idziemy dalej. Oczywiście ta ulica Lwowska, ona bardzo jest duża i ona się ciągnie dość szeroko wzdłuż ulicy. Teraz z ulicy Lwowskiej przemieszczamy się ulicami Nowodąbrowską, Widokiem, Słoneczną, na cmentarz żydowski w Tarnowie. Powstał on w XVI wieku, w ówczesnej wsi na Pogwizdowie. Oczywiście ten XVI wiek jest tutaj bardzo ważny, ponieważ ostatnio pan profesor Hojndo znalazł macewy z XVI wieku, więc możemy określić, że najstarsze macewy pochodzą właśnie z XVI wieku, z tego okresu, gdzie powstał cmentarz. Oczywiście wchodząc do cmentarza żydowskiego mamy informację, że tutaj mieści się miejsce martyrologii pierwszego etapu eksterminacyjnego Żydów tarnowskich. Trzeba powiedzieć, że getto tarnowskie spełniało getto zbiorcze, gdzie w 1943 roku sprowadzano tutaj Żydów z poszczególnych miejscowości. Oczywiście również brama, która tutaj była, została przewieziona w roku 90 do amerykańskiego muzeum w Waszyngtonie, gdzie jest w stałej ekspozycji tego muzeum. Na cmentarzu za mną są wyeksponowane macewy, właśnie te najstarsze tutaj na tutejszym cmentarzu. Oczywiście zaraz po przyjściu na cmentarz jest pomnik, jest kawałek kolumnady. Ta kolumnada pochodzi z synagogi nowej, tej największej, o której Państwu przed chwilą mówiłem. A napis na tej kolumnadzie jest: a słońce świeciło i się nie wstydziło, z adnotacją po hebrajsku. Oczywiście tutaj na pomniku jest napis dotyczący ilości eksterminacyjnej społeczności żydowskiej. Oczywiście obszar cmentarza to około 3 hektarów użytkowych. Ja myślę, że tutaj pójdę z myślą pana profesora Hojndo, że na tym cmentarzu jest około 5,5 tysiąca macew. Oczywiście czas zrobił swoje, że poniekąd macewy te najpiękniejsze znikały w latach 90. z tego cmentarza. Natomiast na tym cmentarzu są piękne macewy wykonane z piaskowca, a także z bardzo trwałego materiału kamieniarskiego. Oczywiście trzeba też sobie powiedzieć, że na tym cmentarzu są różne symbole na macewno. Oczywiście począwszy od złamanego drzewa, czyli mówiąc krótko, że ktoś krótko żył albo tragicznie zmarł. Mówimy również tutaj o rękach kapłańskich, mówimy o lwach, mówimy o gryfach, mówimy o koronie dobrej nadziei, koronie dobrego imienia. Mówimy tutaj o symbolach jelenia, mówimy tutaj o świecznikach, symbolu kobiet. Mówimy również o macewach, które są namiotami. Namiot, czyli powiedzmy w innych miejscowościach, gdzie jest szlak hasycki, są ohele, które są zabudowane, i tutaj w Tarnowie
Mówimy również o tym ruchu hasyckim, który ma kilka odgałęzień. Oczywiście tutaj na cmentarzu żydowskim w Tarnowie są nagrobki cadyków z linii, myślę, że nie skłamie, Żabieńskiej, Nowosądeckiej, a także z akcentem, myślę, podkarpackim, czyli tu mówimy o Halberstramach i Chorowicach. Tutaj jesteśmy na miejscu, gdzie jest jeden właśnie z cadyków. Mamy tutaj do czynienia z linią żabieńską Ungerów, a także mówimy tutaj o rabinach, admorach z dynastii Chorowiców. Oczywiście tutaj hasydzi, przyjeżdżając do cadyka Chorowica, zostawiają kwitech. Oczywiście tutaj przyjeżdżają w czasie, kiedy jest rocznica śmierci cadyka, czyli jest to Yorzeit, i ten Yorzeit przyjeżdżają tutaj rzesze hasydów, którzy składają życzenia, bo wtedy oto cadyk zstępuje z nieba i spełnia życzenia. Oczywiście idąc dalej, to nagrobki są systematycznie rozmieszczone, czyli mamy kwatery męskie, mamy kwatery żeńskie. Oczywiście również mamy do czynienia z aspektem na macewach Gwiazdy Dawida. Jest to symbol syjonizmu. Oczywiście w Tarnowie było bardzo dużo członków wyznających syjonizm. Oczywiście nawet doszło do tego, że na Wielkim Zgromadzeniu Syjonistów w Bazylei nie odbył się ten kongres, ponieważ zabrakło członków z Tarnowa, którzy zbuntowali się i nie przyjechali. Oczywiście na tym cmentarzu również są nagrobki żołnierzy żydowskich z I wojny światowej. Oczywiście rewitalizacja tego cmentarza w roku 2019-20 pozwoliła na tym, aby tutaj wykonać alejki między kwaterami. Oczywiście jeszcze o tyle jest ważne, że Państwu za chwilę pokażę taki mały ohel dynastii Halberstramów, który pokazuje, że w tradycji religijnej kobieta jest zawsze o krok za mężczyzną. Oczywiście tutaj również oprócz tych symboli, które wymieniłem, mamy również kwatery zasłużonych ludzi z miasta. Oczywiście tutaj mówimy o szancerach, którzy mieli piękny młyn, a także innych społeczników, którzy odegrali ważną rolę dla powstania i rozwoju miasta Tarnowa. Idąc dalej właśnie koło muru, tutaj na ulicy Starodąbrowskiej, są oznakowania, które mówią o tym, że mamy do czynienia właśnie z cadykiem Halberstramem. I tutaj Państwu pokażę właśnie, jaki jest układ macew. Oczywiście to też jest bardzo ważne, że pokazuje to, jaki związek cadyka ze swoją żoną łączyło go, ponieważ w tradycji i kulturze ciała kobiet i mężczyzn są rozdzielone, nie mogłyby się połączyć razem ze sobą, są wyznaczone. Oczywiście również mamy do czynienia z
z macewami ludzi, którzy byli socjalistami, czyli ręka i strzały, ręce pokazują właśnie, że byli socjalistami. Ale tutaj mamy tabliczkę 13, mamy do czynienia z grobami cadyków z dynastii Halberstam i oczywiście tutaj mamy arię Leibiusza Halberstrama, który właśnie to tak wygląda, jak mówiłem Państwu. Mamy tutaj cadyka, grób cadyka, a o krok za nim jest jego żona, która tutaj właśnie jest pochowana. Oczywiście te namioty są bardzo skromnymi namiotami, ponieważ zbite nagrobki pokazują właśnie, że nie było miejsca na wykonanie właśnie takiego ohelu, aczkolwiek jest on odgrodzony. I tutaj właśnie to ognisko jest Halberstramów. Tutaj następny właśnie cadyk, który został tutaj pochowany. Idziemy dalej. Właśnie jeden z symboli złamanego drzewa, złamanego liścia. Mamy tutaj do czynienia właśnie z macewą, która mówi o tym, że ten człowiek był socjalistą. Oczywiście cmentarz ten jest utrzymywany, jest zatrudnionych tutaj dwóch pracowników, którzy przez cały rok opiekują się tym cmentarzem żydowskim i trzeba powiedzieć, że te wytyczone alejki, ta poprawiona infrastruktura pozwala na dogodne zwiedzanie tego cmentarza. Wracając z cmentarza żydowskiego, kierujemy się na ulicę Mickiewicza. Jest to jedna z głównych ulic w Tarnowie i jedną z bocznych ulic jest ulica Goldhamera. Ulica Goldhamera dlatego, że w okresie międzywojennym w Tarnowie, a także w Polsce była taka tradycja, że Polakiem był burmistrz, prezydent, a jego zastępcą był człowiek, który był pochodzenia żydowskiego. Oczywiście tutaj Goldhammer był wiceprezydentem miasta Tarnowa. Była to osoba, która była znana w okresie międzywojennym. Oczywiście na budynkach tych możemy dostrzec magiczne hebrajskie napisy, czyli tutaj były sklepy żydowskie. Oczywiście tutaj jest przetłumaczone na język polski, czyli herbata, mleko i różne przekąski. Oczywiście społeczność żydowska również imała się wyszynkiem. I tutaj ta pozostałość po tych sklepach jest ważna. Natomiast, jak się nie mylę, w tej bramie tutaj Goldhamera była jedna z 40 kilku domów modlitewnych albo też sztebli. Oczywiście trzeba powiedzieć sobie, że synagoga była również ważna, aczkolwiek hasydzi, Żydzi bardzo religijni mieli swoje sztyble, swoje domy modlitewne, gdzie się modlono. Oczywiście wracamy się ku końcowi naszej
podróży po żydowskim mieście. I na samym zakończenie tutaj każdemu, kto będzie zwiedzał nasze piękne, magiczne miasto, proponuję wrócić się na ulicę Wałową. Jest tutaj taka magiczna kawiarnia, która jest prowadzona przez jednego z potomków tarnowskich Żydów. Jest to kawiarnia, gdzie w środku można byłoby zwiedzić obrazy Mini Nat. Oczywiście idąc dalej drogą Wałową, każdego z podróżujących zapraszam na kawę, coś słodkiego do zjedzenia. Gospodarz tutaj serwuje również koszerne jedzenie dla zorganizowanych grup turystów, którzy są w Tarnowie. I właśnie na tym też kończymy naszą podróż po magicznych mieście. Myślę, że to jest część podróży, którą Państwu chciałem przedstawić. Miłego zwiedzenia tarnowskiego żydowskiego miasteczka. Pod koniec naszej podróży po żydowskim Tarnowie, kończąc naszą podróż, można tutaj wypić kawę, można spotkać się z gospodarzem, można zjeść coś koszernego, coś dietetycznego i każda wycieczka, która tutaj organizowana będzie, zostanie przyjęta przez gospodarza i można odpocząć po intensywnej podróży po magicznym tarnowskim żydowskim mieście. Do widzenia. To, co chciałabym Państwu opowiedzieć, jest tematem rzeką. Na wiele godzin wykładów. Temat dotyczy szeroko pojętej kultury, sztuki żydowskiej, edukacji i tradycji, czy też przekazywanych stałych motywów, symboli w sztuce żydowskiej. Rodzi się też pytanie podstawowe. Czy istnieje sztuka żydowska, sztuka Żydów, tak jak rozumiemy sztukę współcześnie? Zacznijmy od źródeł. Żydzi nazywani są narodem księgi. Potocznie możemy powiedzieć, że nie jednej księgi, lecz ksiąg Talmudu, Miszny i Gemary i wielu innych dzieł obecnych w każdym żydowskim domu, szkole i każdej synagodze. Jak pisze Amos Oz, zmarły przed 2 laty wybitny współczesny izraelski pisarz, i tutaj cytuję, żydowska ciągłość zawsze zależała od słów, tych wypowiadanych i tych zapisywanych, od rozrastającego się labiryntu interpretacji, dyskusji i sporów i od niepowtarzalnych relacji łączących poszczególnych ludzi. W synagodze, w szkole, zwłaszcza w domu, wszędzie 2 albo 3 pokolenia toczyły swoje rozmowy. Tym, co nas Żydów wiąże, jest tekst, nie krew. Zacznijmy od najważniejszej z ksiąg, Tory. Czym, a może kim jest Tora? Najczęściej słowo Tora tłumaczone jest jako prawo lub zakon, ale według mędrców żydowskich Tora to przede wszystkim objawienie. Czytamy w księdze. Mojżesz otrzymał Torę na górze Synaj i przekazał ją Jozuemu, Jozue starszyźnie, a ta prorokom, a prorocy przekazali ją mężom wielkiego zgromadzenia. W ten sposób dotarła ona do naszych czasów. Należy podkreślić, że Księga Tory nie jest w potocznym rozumieniu księgą, ale jest zwojem. Taką formę ma od najdawniejszych czasów, pisana zawsze ręcznie, nawinięta na rodały, jest przechowywana w Aron HaKodesh, czyli świętej szafie, arce na wschodniej ścianie synagogi. Żydzi z różnych stron świata, należący do różnych nurtów, aszkenazyjskich, sefardyjskich czy mizrachim, będą czytali Torę z równą łatwością, bo jest ona napisana w Lashon HaKodesh, języku świętym.
czyli po hebrajsku. Po ostatecznym zniszczeniu świątyni w 70 roku naszej ery i wypędzeniu z Palestyny, żyjący w rozproszeniu wyznawcy judaizmu, aby przetrwać jako wspólnota religijna, musieli się skupić wokół prawa pisanego, czyli właśnie Tory, inaczej zwanej Pięcioksięgiem Mojżesza, jak również całej Biblii hebrajskiej oraz tradycji ustnej, zwanej Torą Ustną, która w ciągu kilku wieków na przełomie starożytności i średniowiecza została skodyfikowana w Talmudzie. Jest to bardzo bogate i obszerne dzieło, niejednokrotnie wewnętrznie sprzeczne, przekazujące spory dawnych mędrców żydowskich. Traktowano go jako stałe źródło wskazówek życiowych. Jest świadectwem ciągłego podejmowania trudu interpretacji i reinterpretacji w kontekście zmieniających się warunków historycznych, w kontekście ogólnym i lokalnym. Jeszcze do niedawna panowało przekonanie, że naród księgi niemalże nie uprawiał sztuk plastycznych. Na przeszkodzie bowiem stało drugie przekazanie. Księga Wyjścia, rozdział 20. Czytamy. Nie będziesz miał bogów cudzych przed obliczem moim. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co w niebie wysoko i co na ziemi nisko i co w wodzie poniżej ziemi. Strach przed bałwochwalstwem sprawił, że judaizm z zasady przez wieki opowiadał się za ikonoklazmem. Chociaż, jak przyjrzymy się postaciom cherubinów czy opisowi świątyni Salomona w Torze, to zauważymy, że wygląd zewnętrzny rzeczy nie tylko nie był obojętny, lecz przeciwnie, przywiązywano do niego wiele wagi. Możemy przypuszczać, iż zakaz przedstawień figuralnych formował się stopniowo, a rozproszenie ludu izraelskiego w II wieku naszej ery po wszystkich zakątkach świata stało się przyczyną zatarcia śladów historycznej przeszłości na wiele wieków. I tak aż do XIX wieku o sztuce żydowskiej na ziemiach polskich można mówić przede wszystkim w kontekście rzemiosła artystycznego, często określanego jako żydowska sztuka kultowa. Począwszy od iluminowanych rękopisów hebrajskich, malowideł na ścianach synagog, haftowanych parochetów czy kotar, czyli kotar zasłaniających szafy ołtarzowe, sukienek na torę, rzeźbionych ołtarzy, ozdób srebrnych dla zwojów tory, jadów czy wskazówek do czytania tory, aż po pomniki cmentarne. Słowem przedmiotów ściśle wiążących się z kultem, których wyrób zazwyczaj powierzano artystom żydowskim. Podobnie sprawa przedstawiała się z synagogami, bożnicami, w większości wypadków architektami, którzy wznosili bożnice, byli Żydzi. Artysta żydowski, zarówno architekt, malarz, iluminator, złotnik, jak również hafciarz, stosował oryginalne motywy i symbole, które od wieków zachowały się w pamięci ludowej. Źródło tych motywów i symboli tkwi w religijnym piśmiennictwie żydowskim, a najwcześniejsze ich zabytki sięgają jeszcze czasów bytu państwowego Żydów w Palestynie. Możemy porównywać te zabytki z tymi wydobytymi z wykopalisk archeologicznych. Znalezione tu monety starohebrajskie, mozaiki posadzek w synagogach, fryzy, kute w kamieniu, grobowce wyjaśniają nam motywy dzieł sztuki żydowskiej powstałej w diasporze. Już w tych zabytkach archeologicznych spotykamy charakterystyczne dla późniejszej sztuki żydowskiej motywy dekoracyjne, takie jak gałązki owoców winnej latorośli, palmy z daktylami, owoce granatu, kłosy świecznik siedmioramienny, tak zwaną menorę, znaki zodiaku, lwy, jelenie. Bądź wytrzymały jak tygrys, a lekki jak orzeł, rączy jak jeleń, a silny jak lew, aby móc wypełnić wolę Ojca Twego w niebiosach. Te słowa biblijne od najdawniejszych czasów były źródłem natchnienia artystów żydowskich, ich wschodniego zacięcia, szczególnie w tym, co nazywamy rzemiosłem artystycznym, a potem malarstwie i rzeźbie. Wyobrażenie fundamentalnej roli Tory w życiu Żydów, w narodu księgi, w sztuce, a przede wszystkim w malarstwie realistycznym możemy odnaleźć dopiero w XIX i na początku XX wieku. Na wielu obrazach artystów krakowskich Tora, czy to w postaci zwoju przechowywanego w szafie, wyjmowanego z niej z nabożną czcią, czy też w postaci ksiąg, nad którą z czułością pochylają się zarówno młodzi, jak i starzy Żydzi, studiujący w Beit Midraszach, jest powszechnie obecna. Mistrzem tego tak często
występującego wyobrażenia jest Artur Markowicz. Świetny rysownik, wnikliwy obserwator, mocno związany z krakowskim Kazimierzem, wiernie odtwarzający najczęściej pastelami codzienne życie Żydów, gdzie Tora jest najważniejszym obiektem. Mamy obraz autorstwa lwowskiego malarza Fryderyka Klejmana, przedstawiający scenę z święta Radość Tory, po hebrajsku Simcha Tora. Powstał 40 lat później po przedstawieniach Markowicza w nowoczesnej stylistyce. Obraz pod każdym względem różni się od obrazu Markowicza. Trudno nazwać go dziejącą się sceną, jest raczej rodzajem statycznego zbiorowego portretu pięciu mężczyzn w różnym wieku, w tałesach na głowach, trzymający z wielką czcią torę ubraną w sukienkę, hebrajski mejl, koronę i tarczą. Malowany szerokimi impastami, w ciepłych kolorach, dodatkowo podkreślający gorący stan rozmodlenia, od pełnego harmonii uspokojenia, pożarliwą wiarą i nieugiętą pewność, że Tora to nie tylko święta księga, to ich tożsamość, to rdzeń żydowstwa, to ich los. Dwie twarze starców na pierwszym planie, przytulone do zwoju Tory, wyrażają całkowite oddanie i zawierzenie. Niosą w pochodzie zwój. Ciekawe przedstawienie miejsca, ciekawie przedstawiano miejsca, w których Tory nauczano, gdzie studiowano Talmud. I tak jednym z najlepszych przykładów takiego przedstawienia jest obraz Yeshibot Samuela Hirschenberga. Obraz znany również pod kilkoma innymi tytułami. Uczta talmudystów, nauczanie Talmudu nad Talmudem. Hirschenberg namalował ten obraz w 1887 roku pod koniec studiów w Monachijskiej Akademii Sztuk u Aleksandra Wagnera. Za swoje dzieło na wystawie światowej w Paryżu w 1889 został oznaczony srebrnym medalem. Scena w duchu XIX-wiecznego malarstwa realistycznego przedstawia młodych mężczyzn w niewielkiej izbie siedzących przy stole, na którym leżą stare księgi oświetlonych światłem dogasającej świecy i wschodzącego słońca. W pomieszczeniu panuje półmrok. Jedna z postaci, najbardziej oświetlona, jakby w półśnie, opiera głowę o ścianę. Inna, odwrócona do widza tyłem, jest prawie niewidoczna. Jeśli przyjrzymy się uważnie, to tym, co najbardziej widoczne w tej siedzącej tyłem postaci, jest zaróżowione, mięsiste ucho, które znajduje się w samym centrum obrazu. W warstwie narracyjnej obraz przedstawia studiowanie Talmudu, gdzie słuch jest ważniejszym zmysłem niż wzrok. Dina, żona Samuela, nie kryjąc zachwytu, tak opisała obraz w biografii w kilka miesięcy po śmierci ukochanego męża. To poemat, arcydzieło, dzieło, którego znaczenie dla Żydów było większe niż wielu ksiąg, ponieważ zawiera ono w sobie całą syntezę, całą filozofią tego ludu. Kiedy zostało wystawione, odniosło jeszcze większy sukces. Tak jak już wcześniej wspomniałam, to wiek XIX przyniósł zasadniczy przełom. Był to okres szczególny w historii cywilizacyjnego rozwoju świata. Wiek pary i elektryczności. Czas kształtowania się świadomości narodowych, ruchów wyzwoleńczych. Tym, co zmieniło stosunek Żydów do nowoczesnego europejskiego społeczeństwa i jego demokratycznych instytucji, była Haskala, żydowskie oświecenie. Ruch powstały pod wpływem oddziaływania haseł oświecenia w krajach europejskich. Religijny zakaz przedstawiania postaci ludzkiej przestał obowiązywać w takim stopniu, jak to było w czasach wcześniejszych. Powstały pierwsze pokolenia malarzy żydowskich w Polsce. I tak pokrótce chciałbym przedstawić biogramy dwóch artystów, którzy szczególnie starali się zamieniać, choć to może zabrzmieć obrazoburczo, tekst Tory wraz z miejscem, w którym żyli, na obraz wizualny. Za twórcą malarstwa żydowskiego w Polsce uważa się Maurycego Gottlieba. Jego twórczość, jak podkreślał to profesor Malinowski, wyrosła z ideowych i kulturalnych prądów środowiska żydowskiego Lwowa i Galicji lat 60. i 70. XIX wieku. Artysta urodził się w Drohobyczu, w rodzinie raczej zamożnej, właściciela destylarni ropy, który potrafił połączyć głęboką wiedzę, zaangażowanie religijne z otwartym spojrzeniem na świat. Izaak Gottlieb, ojciec artysty, wysłał dzieci do szkół publicznych, bowiem chciał je przygotować do życia w nowoczesnym państwie, w koegzystencji z nieżydowskim otoczeniem.
Tak też Maurycy po ukończeniu szkoły elementarnej kształcił się dalej w gimnazjum realnym, gdzie nauczyciel rysunków zwrócił uwagę ojca na nieprzeciętny talent syna. I poradził przeniesienie go do szkoły we Lwowie, gdzie mógłby doskonalić swoje umiejętności rysunkowe pod okiem profesjonalnego malarza portrecisty i pejzażysty Michała Godlewskiego. W roku 1872 Gottlieb rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Poza studiami malarskimi niezwykle głęboko interesował się historią i językiem polskim. Wystawa obrazów Jana Matejki w Wiedniu jeszcze bardziej wzmocniła tę fascynację. Gottlieb zwrócił się do Matejki z prośbą o przyjęcie do Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych i rozpoczął studia pod jego kierunkiem. W tym okresie szczególnie zajął się malarstwem historycznym, ale wkrótce opuścił Kraków. Na krótko powrócił do Wiednia, po czym przeniósł się do Monachium, aby studiować w akademii, z której znowu wrócił do Wiednia, otrzymał specjalne stypendium w Rzymie. I w Rzymie spotkał się z Matejką, który po raz kolejny namówił go do powrotu do Krakowa. Na początku roku 1879 Gottlieb zamieszkał w Krakowie, gdzie zmarł rok później w wyniku powikłań po operacji gardła. Maurycy Gottlieb był twórcą podstawowych żydowskich tematów ikonograficznych. Malował obrazy poświęcone światu żydowskiej diaspory. Tańczących hasydów, ślub żydowski, pisarza Tory, Żydów w synagodze w dzień pojednania, tak zwane żydowskie święto Jom Kippur, w którym wśród modlących się mężczyzn sportretował siebie i członków swojej rodziny. Ale też nie zamykał się w kręgu tematyki żydowskiej. Już jako osiemnastolatek sportretował siebie w stroju szlacheckim, co było wyrazem postawy akceptacji polskiego środowiska, w którym pragnął żyć i działać. Zaś pod wpływem lektury historii Żydów Greca zainteresował się postacią Chrystusa Żyda. W jednym z ostatnich niedokończonych obrazów Chrystus wygłaszający kazanie w Kafarnaum przedstawia główną postać jako symbol wspólnoty, braterstwa chrześcijan i Żydów. Włącza Chrystusa w żydowską tradycję jako żydowskiego reformatora religijnego, uosabiającego żydowskie odrodzenie narodowe. Gottlieb jako artysta żydowski po raz pierwszy podejmuje problem trudnego procesu poszukiwania własnej tożsamości religijnej i narodowej. Ten proces być może najmocniej uwidacznia się w portretach należących do najciekawszej części dorobku młodo zmarłego artysty. Portretach tworzonych niewątpliwie pod wpływem Rembrandta, z którym artysta zetknął się w Pinakotece Monachijskiej. Tak jak to widzimy w przedstawieniu młodego mężczyzny o orientalnych rysach twarzy, w diademie królewskim na głowie i złotym kolczykiem w uchu. Obraz utrzymany w ciemnej gamie kolorystycznej, rozjaśniony plamami barw bursztynowych w partii twarzy oraz ciepłymi czerwieniami tła. Silne efekty światłocieniowe, pochodzące z ukrytego źródła światła, oddają nastrój, skupienie, tajemniczość, podkreślają szlachetny wyraz pięknej i smutnej twarzy młodzieńca. To przedstawienie Ahasvera, biblijnego króla perskiego, ożenionego z Esterą, który zapewnił Żydom wolność, jest także odwołaniem do archetypu Żyda wiecznego tułacza, a jednocześnie autoportretem artysty. Ahasver uznawany jest za najbardziej zagadkowy, a zarazem najbardziej przesycony znaczeniami spośród wszystkich autoportretów Maurycego Gottlieba. Za następcą Maurycego Gottlieba, a także najwybitniejszego żydowskiego polskiego malarza, przełomu żydowsko-polskiego malarza, przełomu XIX i XX wieku, uznaje się wspomnianego przeze mnie wcześniej Samuela Hirschenberga. To jemu właśnie udało się stworzyć w Krakowie żydowskie środowisko artystyczne, kiedy zamieszkał tam w 1904 roku na kilka lat przed wyjazdem do Jerozolimy. Wracając do nagrodzonego obrazu Szkoła Talmudystów, Yeshibot, to właśnie już w tym wczesnym obrazie wyraźnie zarysował się światopogląd artysty, w tym jego stosunek do tradycji żydowskiej. Od tego momentu tematyka żydowska wraz z jej najgłębszymi historiozoficznymi ideami narodowymi stała się dla Hirschenberga najważniejsza. Samuel Hirschenberg urodził się w wielodzietnej rodzinie uzdolnionego plastycznie majstra tkackiego w 1865 roku w Łodzi,
mieście, które na przełomie XIX i XX wieku było tyglem postaw i religii czterech odrębnych narodowości: Polaków, Żydów, Niemców i Rosjan, będąc jednocześnie modelowym miejscem tworzącego się przemysłu włókienniczego, a tym samym kapitalizmu, miejscem, gdzie rodziły się fortuny tzw. lodzenmężów, a jednocześnie panowała olbrzymia nędza. Do tego miasta, wymiennie określanego jako Ziemia Obiecana albo Złe Miasto, Samuel będzie zawsze powracał. Tymczasem, wbrew woli ojca, za namową i wsparciem finansowym zaprzyjaźnionego z rodziną Maksymiliana, doktora Maksymiliana Kona, postanowił zostać artystą. Tak jak na talent Gottlieba w szkole zwrócił uwagę nauczyciel rysunków, tak na zdolności Hirschenberga domowy lekarz. Początkowo Hirschenberg uczył się w Szkole Rzemiosł w Łodzi, po to, aby w wieku 15 lat podjąć studia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Feliksa Szynelewskiego, Izdora Jabłońskiego i Władysława Łuszczkiewicza. Szkoła krakowska, będąca pod silnym wpływem realistycznego malarstwa Matejki, wywarła na nim swoje piętno. W Krakowie pozostaje tylko 2 lata. Wyjeżdża, jak większość artystów w tym czasie, na dalsze studia do Monachium, podobnie jak wcześniej zrobił to Gottlieb. Miał nadzieję znaleźć tam większy rozmach i szerszy horyzont. Z Monachium na 10 miesięcy przenosi się do Paryża, uzupełnia studia w Akademii Kolarossi, poznaje zbiory paryskich muzeów, zwiedza wystawę światową. Poznaje nowe kierunki, impresjonizm i symbolizm, które pozwalają mu zmodyfikować warsztat. Jego obrazy stają się bardziej ekspresyjne i dynamiczne. W Monachium, gdzie ponownie wraca, namalował 2 znaczące symboliczne obrazy. Wszechświat, inaczej inny tytuł tego obrazu to Urania, i Cmentarz Żydowski. Wszechświat inspirowany jest powieścią wybitnego popularyzatora astronomii Camilla Flammariona, natomiast inspiracją dla Cmentarza Żydowskiego był Cmentarz Krakowski. Kolejnym wielkim, symbolicznym dziełem Hirschenberga była monumentalna kompozycja Ahasver, Żyd Wieczny Tułacz, z 1898 roku. Jest to kompletnie inne ujęcie postaci niż Ahasvera z autoportretu Gottlieba. Przedstawia starca biegnącego na oślep wśród lasu krzyży, depczącego ciała pomordowanych Żydów męczenników. Idea tego obrazu odnosi się do relacji między światem chrześcijańskim a narodem żydowskim. Odrębna religia, idea powrotu do ziemi ojczystej uchroniła ten naród przed asymilacją, równocześnie naraziła go na represję i nietolerancję w obcym otoczeniu. Krzyże stanowią nie tylko symbol chrześcijaństwa, lecz także męczeństwa dla idei, pisze profesor Malinowski. Na wystawie powszechnej w Paryżu w 1900 roku obraz otrzymał brązowy medal. Ale od 1896 roku Hirschenberg pracował nad innym ważnym symbolicznym obrazem – Golus. Inny tytuł tego obrazu to Wychodźcy, Wygnańcy. Obraz został ukończony w połowie 1904 roku. W tym samym czasie, trochę wcześniej w Ost und West, opublikowało szkice do obrazu, a ukończone dzieło zostało wystawione w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Obraz przedstawia wędrującą grupę ludzi w różnym wieku, obydwu płci, przez pokryte śniegiem zimowy pejzaż. To rosyjska zima. Ludzie idą, prawdziwy eksodus. Skąd przychodzą i dokąd idą? To niespodziewany, nieoczekiwany, nieprzewidzialny ukaz z góry. Tak opisuje ten obraz żona artysty. Wśród idącego tłumu mężczyzna niesie torę jako największy skarb. Dzieło uznano za ostateczne przedstawienie żydowskich losów w diasporze, gdzie tora jest najważniejsza. Po pierwszych pokazach w Krakowie, w Paryżu w 1905 roku, a następnie podczas klasycznej wystawy sztuki żydowskiej w Galerii Starej i Nowej Sztuki w Berlinie, obraz ten był różnie odbierany. Reprodukcje obrazu zostały opublikowane po pogromie w Kiszynowie w 1903 roku. Wielu krytyków próbowało go interpretować jako odpowiedź artysty na to dramatyczne wydarzenie, pomijając jego szersze znaczenie symbolizujące ideę migracji jako doświadczenia żydowskiego i ludzkiego wraz z ich wymiarem mitycznym i egzystencjalnym. Wygnanie doczekało się licznych reprodukcji, stało się tematem pocztówek i plakatów znajdujących się w każdym domu żydowskim. Zostało włączone do kanonu obrazów imigrantów żydowskich z Europy Wschodniej, przedstawiających konkretne sytuacje z ich życia, gdzie główną księgą w ich życiu jest Tora.
Obrazem zgodnie z uznanym przez wszystkich za arcydzieło był czarny sztandar. Kompletne przeciwieństwo arcydzieła, jakim był Jeszibot. Czarny sztandar przedstawia kondukt pogrzebowy i odnosi się do realnego wydarzenia, jakim była ostatnia droga cadyka z Sącza, rabina Halberstrama. Na trumnie cadyka leży otwarta księga, do której podążają dynamicznie za trumną tłum, wyciąga ręce. W mrocznym, skontrastowanym klimacie promienie zachodzącego słońca nienaturalnie oświetlają ekspresyjne i naturalistycznie przedstawione twarze postaci. Nad nimi ciężko wiszące chmury, w głębi teatralnie wydłużony horyzont. Czarny sztandar Hirschenberg namalował w 1905 roku w Krakowie, do którego przeprowadził się z Łodzi. Przeprowadzka z przemysłowo-robotniczego miasta do miasta historycznego pełnego zabytków i pamiątek była dla niego wielką zmianą. Od samego początku pobytu w mieście królów udało mu się skupić wokół siebie liczną grupę żydowskich artystów. Do kręgu Hirschenberga należali m.in. Abraham Neumann, Leopold Gottlieb, Jerzy Merkel, Efraim Mandelbaum, Mojżesz Kisling, rzeźbiarze Henryk Kuna, Henryk Hochman. Planowano zorganizowanie w Krakowie wielkiej wystawy artystów żydowskich. Plany pokrzyżowały wydarzenia polityczne i postępująca choroba artysty. Jesienią 1907 roku, po śmierci rodziców, Hirschenberg opuszcza Kraków. Wyjeżdża do Francji, skąd po krótkim pobycie w Bretanii i Paryżu, gdzie spotkał się ze swoim bratem Leonem, wyrusza do Jerozolimy na zaproszenie Borysa Szaca i zostaje profesorem malarstwa w utworzonej przez niego w 1906 roku pierwszej szkole artystycznej Becalej. Po przybyciu do Palestyny Hirschenberg przechodzi proces transformacji. Porzuca symboliczne przedstawienia i tematy martyrologiczne, duże formaty i kolorystykę utrzymaną w ciemnej tonacji. Nowe niebo, inny krajobraz, nowa rzeczywistość, wpływ ostrego światła pomagają mu wejść w inną aurę, rozjaśnić paletę, zająć się nową tematyką. Maluje wielokrotnie wzgórze świątynne z meczetem Omara, uliczki Starej Jerozolimy, ścianę płaczu, dolinę Cedronu. Obrazy malowane są lekko, swobodnie, charakteryzuje je fragmentarność ujęcia, jasna i soczysta barwa. Pobyt Samuela w Ziemi Obiecanej trwa jednak 11 miesięcy. Po kilkunastodniowej chorobie 15 września 1908 roku umiera w Jerozolimie i zostaje pochowany na cmentarzu na Górze Oliwnej. Wraz ze śmiercią Hirschenberga kończy się pewien etap w obrazowym przedstawieniu historii Żydów, dziejów narodów tak ściśle związanych z księgą. Dziejów narodu tak ściśle związanego z księgą. Generacja artystów urodzonych około 900 roku zainteresowana jest sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu. Sztuką uniwersalną, różnymi kierunkami w sztuce, symbolizmem, postimpresjonizmem, neoklasycyzmem i rodzącą się w Paryżu nową sztuką, jak również tworzeniem nowej sztuki awangardowej. Ale jest to już temat na kolejny obszerny wykład. Na koniec pozwolę sobie jeszcze raz przytoczyć słowa profesora Malinowskiego, autora najważniejszej książki o malarstwie i rzeźbie artystów żydowskich na terenach Polski w XIX i XX wieku. Cytuję, wiele pokoleń żydowskich artystów, malarzy, rzeźbiarzy i grafików na stałe wpisało się w sztukę Polski i Europy. Wnieśli do niej odmienny sposób widzenia i interpretacji świata, charakterystyczną ekspresję kolorów i form. Wprowadzili własne, odwołujące się do Biblii i historii żydowskiej tematy, symbolikę i ideę, w których zawarli dążenie do zachowania tradycji, ale też walką o tolerancję religijną i narodową oraz pragnienie współkształtowania judeo-chrześcijańskiej Europy. Dziękuję.